No, 500 plus, no to w ogóle bohater roku 2017, czyli Papirus L. Mercedes. Tak, spodziewamy się, że inwestycje odbiją w tym roku. Nasza prognoza zakłada wzrost o ponad 4% w tym roku i więcej, prawie 6-7 w kolejnych latach. Jest to taka kategoria, taki komponent PKB, który najtrudniej prognozować, jest najbardziej wahliwy, najbardziej wrażliwy na oczekiwania przedsiębiorców, na to, co się określają mianem sentymentu gospodarczego. I te oczekiwania, inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują decyzje, więc oni wiedzą najlepiej, dlaczego wstrzymują się z niektórymi projektami. W Polsce dodatkowo wszyscy wiemy o tym, że nałożyły się w ubiegłym roku dwie perspektywy finansowe, zakończyła się perspektywa finansowa budżetu europejskiego z poprzedniego okresu. Nowe projekty nie były jeszcze dobrze zaawansowane, więc mieliśmy ponad 20% spadek inwestycji publicznych w ubiegłym roku. No, w tym roku nawet bez dużych zmian sytuacja wygląda, ta dynamika wygląda o wiele lepiej. Powoli 2017 rok się kończy. Wiemy, jak się zapewne on zakończy, jeśli chodzi o gospodarkę polską. Porozmawiajmy teraz o tym, co będzie po 2017, czyli w 2018. Tutaj Państwo prognozujecie wzrost PKB na poziomie 3,5%. Czy to znaczy, że 4% to jest ta maksymalna wartość, jaką nasza gospodarka może osiągnąć? 4% jest dobry wynik według fundamentów gospodarczych, coś, co jest określane mianem potencjału gospodarczego. Polska obecnie może rosnąć w tempie około 3%, 3,5% rocznie, więc wzrost 4% wynika z jakiegoś dodatkowego stymulatora i takim stymulatorem, już mówiliśmy wcześniej, był chociażby program 500+. Tempo, wyższe tempo wzrostu wymagałoby inwestycji, wzmocnienia gospodarki od strony strukturalnej, większych inwestycji, także większego zaangażowania czy wykorzystania pracy. Jak wiemy, te zasoby pracy są już wykorzystane w dużym stopniu i trudno sięgać po dodatkowe rezerwy. Też pojawiają się, mamy do czynienia ze zmianami, które nieco osłabiają bodźce do pracy. No tutaj w szczególności obniżenie wieku emerytalnego i wycofanie kilkuset tysięcy nowych emerytów z rynku pracy. Więc od tej strony taka możliwość szybkiego rozwoju w krótkim okresie w Polsce jest ograniczona. Generalnie mamy do czynienia też z trendem takim ogólnoświatowym czy europejskim osłabienia wzrostu produktywności po kryzysie finansowym. O ile to tempo przed kryzysem wynosiło w skali globalnej ponad 2%, mniej więcej, tyle po kryzysie w ostatniej dekadzie spadło do 1,4, ponad 1. Więc tutaj mamy Polska poprzez powiązanie z gospodarką światową, europejską, poprzez powiązania handlowe, też ma mniejsze szanse na szybki wzrost produktywności. Te trzy czynniki, praca, inwestycje i produktywność, składają się na ten potencjalny tempo wzrostu, które, tak jak powiedziałem, wynosi w naszym kraju obecnie około 3,5%. I to są te wyzwania, którym musi sprostać nie tylko Polska, ale cały nasz region, bo Państwo właśnie w swoim dzisiejszym raporcie piszecie o tych wyzwaniach, które stoją przed krajami naszego regionu Europy i Azji Centralnej, no a w tym także wyzwania, jakie stoją przed Polską. Tak, region jest dosyć zróżnicowany, więc wyzwania, które stoją przed takimi krajami jak na przykład Albania, Rumunia czy Bośnia, trochę przypominają wyzwania Polski przed 20 lat czy 10 lat. My już mamy aspiracje do tego, żeby doganiać jakby najszybszym tempie gospodarki najbardziej rozwinięte w Unii Europejskiej. Ten dystans jest ciągle duży, więc wiemy, jaka jest recepta i w skrócie można określić jako model wzrostu oparty o inwestycje i innowacje, ale no, łatwiej powiedzieć niż zrobić, więc tak
taka transformacja, takie przechodzenie na gospodarkę bardziej innowacyjną wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga nakładów, spójności w polityce gospodarczej i też trochę szczęścia, jeśli chodzi o rynki międzynarodowe. Teraz trzeba powiedzieć, że sytuacja w Europie czy w gospodarce światowej jest wyjątkowo dobra, no najlepsza od około 6 lat, może nawet dekady. Dlatego też powinniśmy chwytać byka za rogi, jak to mówią, i właśnie doganiać teraz te kraje Europy Zachodniej. Pytanie, jak to zrobić? Czy według Pana rząd ma dobre recepty na to, aby doganiać w innowacyjności, w produktywności kraje rozwinięte? Na to składa się, na poprawę innowacyjności składa się wiele czynników i trzeba przyznać, że interwencje, czy proponowane interwencje rządowe w dużej mierze są tam skierowane, więc jeśli chodzi o poprawę warunków do prowadzenia biznesu, o ułatwienia czy stymulowanie wydatków na badania i rozwój, o proponowaną reformę w szkolnictwie wyższym, więc tutaj mamy, jest świadomość po stronie rządowej, że w jakich obszarach jest konieczna interwencja publiczna, dobre praktyki, adoptowanie dobrych wzorców międzynarodowych. Tak jak mówiłem, potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości i determinacji we wdrażaniu tych poszczególnych rozwiązań przez dłuższy okres czasu, przestawienie gospodarki bardziej na model oparty o inwestycje niż na konsumpcję. I tutaj stawiam kropkę. Leszek Kąsek, starszy komunista Banku Światowego. Naszym gościem bardzo dziękuję za spotkanie. A zapis naszej rozmowy znajdą Państwo także na stronie gospodarka.polskiejrady.pl. Boże Kraśniewski, dziękuję. Do usłyszenia. Trwa audycja popołudniowa w Polskim Radiu 24 na zegarze za niecałe 9 minut 19. Dla katolicyzmu, dla kościoła. Felieton kulturalny. Dzisiaj będzie mowa o naszych, czyli ludzi, konkurentach w kreatywności. O zwierzętach, które nie tylko, że są doskonałymi rzemieślnikami, ale także wchodzą w kwestiach koordynowania i konstruowania. Temat ten wywołała książka, która niedawno ukazała się w polskim przekładzie. Rzecz o ptakach. Autorem jest 31-letni Noah Stryker, amerykański ornitolog, podróżnik, pisarz i publicysta. A w momencie, kiedy pracował nad rzeczą o ptakach, nie skończył nawet 27 lat. I przyznam, że właśnie młody wiek autora troszeczkę mnie zdziwił, ponieważ nie chodzi tylko o jego warsztat, doskonale opanowany warsztat pisarski, ani jego wiedzę ornitologiczną, ale zdziwiła mnie jego dojrzałość, dorosłość jego spojrzenia na nas, ludzi. Otóż ornitolog przygląda się bliźni z ptasiego punktu widzenia. Ptaki powiedzą nam wiele o nas samych i taki podtytuł wyjaśnienie możemy przeczytać na okładce tej znakomitej książki. Wynika z tego, że nie mamy wcale zbyt wielu powodów, żeby uważać się za panów. Wśród nieprzebranej gamy ptasich umiejętności. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.
zanieśmy teraz do Boga nasze wspólne modlitwy, przyzywając wstawiennictwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod przewodnictwem papieża Franciszka i naszych pasterzy był dla całego świata znakiem miłosiernej miłości Boga. Módlmy się także za chrześcijan prześladowanych w świecie za wiarę, aby umacniała ich łaska Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się o pojednanie w naszym społeczeństwie, abyśmy, jak nauczał ksiądz Jerzy, mieli wspólny cel, szanowali ludzką godność, przestrzegali Bożych przykazań i liczyli się z dobrem naszej Ojczyzny. Módlmy się także, aby Bóg ustrzegł nasz naród od zabójstw, wypadków drogowych i klęsk żywiołowych. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracowników służby zdrowia, aby wsparci orędownictwem błogosławionego księdza Jerzego ofiarnie pełnili swoje posłannictwo wobec pacjentów. Módlmy się także o szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zaangażowanych w sprawy społeczne, zwłaszcza za członków NSZZ Solidarność, którym patronuje błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, aby walcząc o sprawiedliwość i miłość społeczną nie zapomnieli o najbardziej potrzebujących. Módlmy się także, aby postulaty Solidarności były akceptowane i uwzględniane w naszym społeczeństwie. Ciebie prosimy. Módlmy się o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Jerzego, aby jego nauka i ideały, dla których poświęcił swoje życie, były wciąż aktualne i ważne dla współczesnego pokolenia Polaków. Módlmy się także za świętej pamięci rodziców księdza Jerzego i obecną wśród nas jego rodzinę, aby Bóg udzielił jej potrzebnych łask i swego błogosławieństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich poległych i pomordowanych w obronie naszej Ojczyzny, za ofiary epoki komunistycznej, ofiary protestów robotniczych i stanu wojennego, za powstańców warszawskich, za pomordowanych w Katyniu i tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Módlmy się także, aby pamięć narodu była fundamentem naszej tożsamości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przygotowując się pod opieką Matki Bożej do setnej rocznicy niepodległości, mieli mądrość, siły i łaski do codziennego realizowania przykazania miłości Boga i Ojczyzny. Módlmy się także, byśmy byli wolni od nienawiści, przemocy i wszelkich form zniewolenia przez zło. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, racz wysłuchać naszych modlitw, które z wiarą i ufnością do Ciebie zanosimy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pozostańmy w postawie stojącej. Nastąpi teraz procesja z darami ołtarza. Thank you.
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie, która dała błogosławionemu księdzu Jerzemu siłę do pokonania cierpień ciała przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Dobra, już jest, dobra. Ty w męczeństwie błogosławionego księdza Jerzego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zastępu pełne są niebiosa i ziemia, cały te woje. No i już idziesz, jest taka sprawa. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Ojcu, Kościele na całej ziemi. Spraw Panu razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem. Wybacz nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bez pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela. Dzisiaj jest papieusz Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twoją.
No właśnie. Także proszę Państwa, dzisiaj jest ten taki wieczór, że Popiełuszko. Pamiętają Popiełuszkę. Wspomnij na Popiełuszkę. Wspomnij. Tak. Wspomnij na Popiełuszkę. Może wiesz, ci przeciwnicy to są wściekli. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony dusza moja. Ciało Chrystusa nie strzeże się wieczne. Porządek Komunii Świętej będzie następujący. Będzie ona udzielana przy ołtarzu głównym, w połowie nawy głównej, w kaplicach i w nawach bocznych, na balkonach oraz przed kościołem. Prosimy o zachowanie spokoju i cierpliwe poczekanie na kapłanów rozdających komunię świętą. Najświętszą Eucharystię przyjmujemy z szacunkiem w postawie stojącej. Jeśli ktoś nie przyjąłby, nie zdążyłby przyjąć komunii świętej w czasie mszy świętej, będzie taka możliwość po zakończeniu Eucharystii.
nie pchaj się, i tak dostaniesz ciało Chrystusa. Czego się pchasz? Raz, dwa, trzy, cztery. Jest to całkiem zrozumiałe, że mądrość tego świata jest głupstwem u Boga, bo nie wiem, ile człowiek by się uczył, zmieniając czasy, prawo, zakon, Boże rzeczy, to nigdy Boga nie jest w stanie prześcignąć jakby. Chodzi o to, że człowiek zwykle był Bogu nieposłuszny. Już wtedy, kiedy Mojżesz poszedł na górę po przykazania, to gdy schodził, musiał potłuc tablicę z przykazaniami, no bo oni bałwochwalstwo samoistnie, samoczynnie stworzyli, bo człowiek niedoskonały ma takie zachcianki. Ale potem, gdy drugie przykazanie wyrzucili, to potwierdziło tylko, że człowiek świadomie popełnia bałwochwalstwo. Dzisiaj popiełuszko. To tak się pokręciło, bo ludzie myślą, że to jak popie, to że to coś związane z prawosławiem. Nic podobnego.
Na dzień.